Witam serdecznie, trochę szybciej niż podejrzewałem nawet, ale jestem. No więc dziś, tak jak mówiłem ostatnio przy zakładaniu tej linki licznika, tą sprzęgła też muszę przełożyć za zbiornik. Tak jak mówiłem ostatnio przy zakładaniu linki licznika, zajmę się tym zbiornikiem. Tutaj tą skrzyneczkę trzeba opuścić, bo jest za blisko. I tutaj jeszcze chyba zbiornik ogólnie podniosę odrobinkę, dosłownie o nakrętkę czy tam dwie podkładki podłożę, żeby on był jednak ciutkę wyżej. Nie wiem dlaczego tak jest, może to ucho jest ciut podpięte, no ale już z tym nie będę nic robił po lakierowaniu, prawda? Jest jak jest. Dobra, to opuszczę tą skrzynkę troszkę w dół i zobaczymy jak to będzie wyglądało, chyba że od razu zdejmę ten zbiornik, żeby go tutaj przypadkowo nie pokaleczyć. No dobra, zobaczę co i jak to wyjdzie. No więc zapraszam Was tradycyjnie do oglądania filmu. Aha, jeszcze jedno, piszecie cały czas kiedy odpał. Jeżeli będzie odpał, to zobaczycie to i tak jak mówiłem, skończę wszystko. Tu jest jeszcze zapłon do ustawienia, ja chyba muszę kupić ten zegar, bo ktoś się nie bał i zajebał. No i nie mam czym ustawić zapłonu, to po pierwsze nie chcę tu jakoś na śrubokręty, na sufmiarki, które będą mi się przesuwać w otworze na świece, ustawić tego zapłonu, więc robię to kiedy mam czas, dla przyjemności i no i przede wszystkim kiedy mogę, tak? Nie to, że robię to dla jakichś tam zysków nie wiadomo jakich, nic nie robię, tylko siedzę w domu i myślę o YouTubie, prawda? O, jest tylko takie po to, żeby Wam pokazać co robi, zresztą zawsze tak nagrywałem bez jakiegoś tam większego nakręcania się. No ale dobra, starczy gadania, bierzemy się za robotę. No i dobrze, skręciłem już tutaj, podłożenie nic nie dało. Jeszcze tak jakby się gorzej, jakby się przybliżyło. Więc po podniesieniu zbiornika, tak jak tutaj widzicie, na jakiś centymetr. I uszy były trochę przekoszone, więc je naprostowałem. Jak widzicie, przerwa jest taka z pół centymetra. No i tak chyba będzie ok, no muszę tak zostawić, bo nic innego tu nie zrobię. Chyba żebym dziury tutaj przesunął, no ale to bez sensu znowu w lakierowanym elemencie wiercić dziury. I wtedy bym przesunął do tyłu. Teraz zdejmę zbiornik. Wymienię tutaj ten wężyk. Muszę go tutaj podgrzać, żeby nie urwać tych elementów, tutaj tych cycków. O, jeden zlazł.
Teraz drugi. Uważajcie, żeby sobie tutaj lakieru nigdzie nie pouszkadzać. Nawet tak o, w górę dyszę nastawcie. Ale uporny. Dobra, zeszło. I zakładam nowy wężyk. Potrzeba jest równo 10 cm. Ciut go podgrzeję. I tu założę. O. Teraz drugą końcówkę. Starajmy się nie brać na lakier, a najlepiej to zrobić jest gorącą wodą. No i dobrze. Tak to wygląda. Zaraz wam pokażę. Tu bliżej. Tak to wygląda. Założony nowy. No i dobra, jak tu już jesteśmy, to możemy założyć kranik. Tutaj chyba muszę tą końcówkę też czymś wziąć. Tu wezmę taki skrobak. Tu ładnie to potem poszło. Kranik to jest IKOW, ale nie ten, który miałem. Jak widzicie, jest ten IKOW z długą tą nóżką. Tamten, który miałem, jest z tą krótką, bo już był wymieniany. I udało mi się taki zanabyć. Oczywiście w środku był poutleniały, zastały, ale udało się go zrobić na gratach uszczelki, tutaj te sprawy z tego chińskiego DBS-a, nie wiem czy pamiętacie akurat ten kranik. No i już powinno być dobrze. O, jest dobrze. I tutaj przykręcamy kluczem 24. Nie prosto jest, ale nie będę go naginał, żeby nie urwać. Tutaj jeszcze tak postanowiłem sobie, wymyśliłem, nakleić takie tutaj filce, żeby to przy wkładaniu mi nie tam nigdzie nie obiło się i tak dalej. W ten sposób to wygląda. Takie kawałki samoprzylepnego filcu. Teraz przystąpię do naklejenia napisów. Na tej wysokości będą napisy. Zaraz wam pokażę, na czym się wzoruję. Ale najpierw nakleję taśmę. To jest tylko po to, żebym wiedział, że na tej linii ma być napis. Wzoruję się na tym zbiorniku. Ops. Później wam pokażę go tak, żeby było widać bardziej. No i tutaj napisy są zrobione. Znaczy, to jest zbiornik z oryginalnym malowaniem. Przetrę tutaj troszkę to powierzchnię benzynką ekstrakcyjną, żeby odtłuścić. No i napis. No i kleimy naklejkę. Zdejmę tą folię.
Nie wiem, czy akurat te naklejki można by zrobić metodą na wodę. Wolę się w sumie nie przekonywać. Tak to wyszło. Jedna strona. Proszę bardzo. Naprawdę ładnie to wyszło. Dobra, to teraz drugą. No i są napisy. Dobra. Koreczek. Gotowy. Teraz pokażę wam ten zbiornik. Kupiłem oryginalny zbiornik. Miał być taki cacy i w ogóle fajny. Nie wiem, czy słyszycie. Tu jest to na rdzy. Nie chce mi się tego wysypywać, no ale dobra. Zbiornik fakt w oryginalnym malowaniu. No miał być dobry, no. Zobaczcie. To się zrobiło co na zbiorniku. O, widzicie te pęcherzyki? Tu są dziury. Tu. Nie wiem, czy wyostrzy. Tu te dwie, tu, tutaj. No, tak je skupić od kogoś, zawierzyć i. Dobra, nie chcę mi się już nawet gadać. I wkładam zbiornik. I teraz już mam pasek, grzałem go na koloryferze, widzicie, mięciutki, muszę się pospieszyć. No i tu jak widzicie, zbiornik jest już założony. Napisy, wszystko już jest tutaj na tym troszkę podniesione, tak jak widzicie. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało na siedzenie, ale chyba nie powinno. Z drugiej strony właśnie tego się obawiam. I jak widzicie, przymierzyłem już siedzenie. Kurczę, to już jest, można powiedzieć, że koniec. Siedzenie oczywiście nie to. Siedzenie będzie inne. Chodziło mi o to, czy ta śruba tam się, tak jak podniosłem zbiornik, czy to będzie dobrze, bo przecież mocowanie siedzenia jest z przodu. No i okazało się, że nie jest dobrze. Więc musiałem to wszystko odkręcić i zrobić jeszcze raz od nowa w ten sposób, że zbiornik no musi jednak leżeć na tym mocowaniu. Zaraz zdejmę siedzenie, to wam pokażę. A tutaj pomiędzy skrzynkę a zbiornik dałem filc. Co ja tu zrobię więcej? Jednak tutaj tą śrubę musiałem dać normalną i zbiornik, żeby leżał na mocowaniu. Inaczej nie wchodziło tutaj siedzenie.
To tak w moim wykonaniu przebiegł montaż zbiornika. No, jak widzicie, znowu się namęczyłem, natrudziłem. No może akurat na filmie tego nie widać, ale zeszło mi pół dnia. No dobra, to tak to przebiegło. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu i pozdrawiam Was serdecznie. Cichy 525. Trzymajcie się. Cześć.